Inspiracyjna w Wieruszowie. Przywitajmy ich dużymi brawami. Chorobut prowadzi orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Wieruszowa. Wcześniej na placu zobaczyliśmy klaunów, jeszcze przed nimi jechali motocykliści, teraz idą zaproszeni goście, parlamentarzyści, przedstawiciele władz, instytucji regionalnych, lokalnych, sponsorzy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Następnie w Chorobocie reprezentacji ośrodków biorących udział w dzisiejszej imprezie. I tak, są to zespół szkół nr 2 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, zespół szkół w Tyblach, ośrodek edukacji i rehabilitacji Być Razem z Wieruszowa, przedszkole integracyjne w Namysłowie, stowarzyszenie integracyjne Rodzina z Lututowa, stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych Dary Losu z Sieradza, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Sieradzu, specjalny ośrodek wychowawczy imienia Orion w Kaliszu, grupa wsparcia przy WTZ Wieruszów, przedszkole nr 1 z Wieruszowa, a także rodzinny dom. Od 16 spotkań pozwoliliśmy sobie zaprosić na nasze święto, wspólne święto, osoby z niepełnosprawnością, ich terapeutów, opiekunów z regionu Łódzko, nie tylko łódzkiego, bo i ościennych powiatów i województw. Szanowni Państwo, zapracowaliśmy sobie na pogodę, jest piękna, to jest pierwszy dla Was wszystkich prezent. Pozwólcie, że w imieniu zarządów Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc, w imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, organizatorów dzisiejszej imprezy, wszystkich Was, którzy przyjechaliście dzisiaj do nas gościnnie na imprezę, bardzo, bardzo serdecznie witam i bardzo proszę o duże brawa dla Was, dla osób z niepełnosprawnością, terapeutów, rodziców, którzy zechcieli ten wolny dzień Wam podarować i poświęcić. Wam dziękuję. Witamy służby nasze mundurowe, dzięki którym przeszliśmy bezpiecznie po drodze. Jest Pan Radek Szkudlarek, reprezentujący komendę, rzecznik prasowy komendy policji. Jest pan komendant Kopacki z nami bardzo serdecznie, bez munduru, więc nam tu w tłumie troszkę ginie, ale bardzo go serdecznie witamy. Witamy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, pana dyrektora Matyję z boiska, którego, z parkingu, którego wychodzimy już wiele, wiele lat. Na miejsce spotkania jest z nami pani dyrektor zespołu szkół. Pośmy Państwu słońce, wystarczającą temperaturę, taką, że nie będzie nam bardzo ciężko brać udział w tych zawodach. To jest pierwsza nagroda dla wszystkich. Ale mamy też mnóstwo atrakcyjnych nagród, które będziemy wręczać, rozdawać, nagradzać. I bardzo proszę, żebyście wszyscy z tych naszych propozycji mogli korzystać. Dzisiaj przyjeżdżając do nas jesteście zwycięzcami, a nagrody są tylko dla Was dodatkiem. Wszystkiego najlepszego życzę i oddaję głos panu Wiśniewskiemu Marcinowi. Szanowni Państwo, przechodzimy do... Zachęcajcie też innych do udziału w ruchu sportowym. Uprawiajcie sport w miarę własnych możliwości, których granice wyznaczają marzenia. Odważnie zdążajcie do czystości sportu, gdyż jest ona wspólną własnością. Okazujcie szacunek zwycięzcom i pokonanym.
Sportowcy, pamiętajcie, że start w barwach naszych placówek jest najwyższym wyróżnieniem dla każdego zawodnika. Bądźcie wierni moralnym wartościom sportu i ideałom olimpijskim. Przestrzegajcie zasady fair play. Proszę o zapalenie znicza. Integracyjną w Wieruszowie 2015 uważam za otwartą. Proszę o duże brawa. Proszę Państwa, wiem, że to współpracownicy to jest człowiek instytucja. To jest człowiek, który naprawdę wiele robi dla Was, kochane dzieci, dla Was młodzieży i dla dorosłych niepełnosprawnych. Plus jej wszyscy współpracownicy, a także instytucje, które współpracują z warsztatami terapii zajęciowej, ze Stowarzyszeniem Otwartych Serc i Twoim współpracownikom. Kochani, szkoda czasu na przemówienia. Ja Wam powiem, życzę Wam wspaniałej sportowej rywalizacji. Wiem, że każdy uczestnik już w tej chwili jest wygranym. Dziękuję Wam za przybycie. Bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie, panie. Chcę Wam, żebyście mieli dużo satysfakcji z tego, wyjeżdżając z Wieruszowa, że wreszcie był piękny dzień. Daliście radę wygrać, daliście radę zwyciężyć. Życzę wszystkim tego, aby z takim poczuciem wyjeżdżać. Dziękuję bardzo. Mamy 38 zespołów z 6 województw. To jest impreza, która coraz bardziej się rozrasta i tak jak pani prezes mówi, trudno jest ją już ogarnąć. Ale proszę państwa, cieszymy się, że do powiatu wieruszowskiego przybywacie, że chcecie się tutaj spotkać, integrować, razem weselić i pokazywać swoje umiejętności, bowiem jesteście osobami, które mają pewne dysfunkcje, ale macie również bardzo wielkie talenty i umiejętności. I tutaj możecie te talenty pokazać. Życzę Wam przyjemnego pobytu w powiecie wieruszowskim, dużo zadowolenia, rywalizacji, fair play, jeśli chodzi o rozgrywki sportowe, dumy z wygranych, ale także przegrywania bez urazy. Wszystkiego dobrego. Poseł, że to nie jest czas na przemowy. Jako jeden z Was, przypomnę, 12-letni terapeuta SDS w Ostrzeszowie, zawsze pamiętam, że czekaliśmy na najważniejsze. Na rywalizację, na rock'n'rolla, na tańce i na zabawę. I myślę, że tym, że teraz skończę, przyspieszę te wszystkie sytuacje. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Dziękujemy bardzo serdecznie za życzenia, za gratulacje. Wpłynęło, proszę Państwa, do nas ze względu na manualnych oraz na integracyjnym placu zabaw. Szukamy przestrzennych do zmiany przedsięwzięcia. Po zakończeniu imprezy informacja o sponsorach i pracodawca zostanie zaś upowszechniona w lokalnych mediach, na stronach internetowych organizatorów oraz na tablicach ogłoszeń. Promowanie dobroczynności to nie tylko podziękowanie za okazaną pomoc. Firmy, a także realizowanych projektów, wziąć udział w różnych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Firma ta też jest fundatorem nagród rozdawanych podczas dzisiejszej imprezy.
Różne rzeczy mogą się zdarzyć podczas waszych rozgrywek, podczas waszych zmagań. Nie, czasami nie wiadomo. Może będą to dobre rzeczy, ale czasami może będą te gorsze. I wtedy to, co nas spotka, może brakować słów, żeby cokolwiek na to odpowiedzieć. Sobie, komuś, może najwyższemu. Ale jeżeli brakuje słów, to wtedy jest muzyka. Joseph Zawinula, Mercy, Mercy, Mercy.